Cześć kochani, witam was w nowym materiale i tym razem będzie to coś nowego na moim kanale. Będzie to pogadanka o paletach, które chciałabym, żeby były, żeby istniały. Może też nie tylko palety, ale też i kolekcje. Chociaż bardziej chyba palety cieni. Natomiast chciałabym, żeby ten film był wstępem do całej serii właśnie poświęconych paletom. Takim DIY, które sama robię od czasu do czasu i które możecie zobaczyć na moim Instagramie. No to słuchajcie, zaczynamy. Jeżeli chodzi o moje wymarzone palety, to chciałabym, żeby były takie cztery. Pierwsza z nich to paleta, która odwoływałaby się kolorystyką do filmu Dracula Coppoli, który jest moim ukochanym filmem. Film, który jest przepiękny wizualnie, przepiękny kolorystycznie i chciałabym, żeby właśnie może kiedyś powstała taka paleta albo po prostu sama sobie taką paletę stworzę, w której byłyby właśnie ciemne, takie jakieś zimiste kolory, szarości, odcienie khaki, błękit, bo tam była taka fajna scena, gdzie Dracula, grany przez Gary Goldmana, miał takie błękitne okulary. My humblest apologies. Forgive my ignorance. Na przykład cień w kolorze tej sukni Niny, taki seledynowo-szarawy. Oczywiście tutaj macie na ekranie schemat kolorów, jaki bym chciała. Natomiast właśnie chciałabym, żeby to były takie intensywne kolory, pomieszane troszkę właśnie z takimi zgniłymi, jakimiś szarawymi, nawiązujące właśnie do kadrów oraz do tych ubrań, które w tym filmie są. Także no, myślę, że fajna byłaby to paleta i też chciałabym, żeby były jakieś multichromy, żeby coś tam się takiego fajnego zadziało. Oczywiście też z matami, także no taki schemat kolorów do mnie przemawia i fajnie byłoby mieć taką paletę i żeby było jeszcze tak fajnie, wiecie, wizualnie rozegrane z nawiązaniem właśnie do tego filmu. Kolejna paleta, którą bardzo, bardzo bym chciała, to paleta, która odwoływałaby się nie tylko do książki, ale też znowu do filmu. I mam tutaj na myśli film i książkę Lśnienie, napisaną przez Stephena Kinga w reżyserii oczywiście Kubricka. I słuchaj, tutaj też znowu trochę odcieni takich intensywniejszych, troszkę takich odcieni zgaszonych. Tyle, że tutaj troszkę może bardziej zieleni, szarości, znowu taki błękit, ale jaśniejszy, też pomarańcz i tutaj właśnie ta scena z tym małym Deniem, tutaj chodzi mi po głowie, gdzie on tam bawi się tymi samochodzikami. Oczywiście tam było dużo innych też scen, była na przykład scena z taką czerwoną łazienką, gdzie tych czerwieni było bardzo, bardzo dużo, natomiast ja bym po prostu zrobiła taki miks właśnie tych odcieni cieplejszych, zimniejszych, znowu takich bardziej ziemistych i właśnie taką paletę widziałabym z tym wzorem tego dywanu i z małym Deniem. Fajnie by to wyglądało według mnie. No i też ja bardzo lubię Stephena Kinga, jego dzieła, bardzo lubię też film Lśnienie, chociaż jak wiemy, on się różni od książki dosyć znacznie. W każdym razie dla mnie jako fana i jednego i drugiego byłby to fajny taki gadżet mieć po prostu taką paletę u siebie w domu. Kolejna paleta, jaką bardzo bym chciała mieć, oczywiście nie pogardziłabym też całą kolekcją, ale powiedzmy, że skupiłam się tutaj tylko i wyłącznie na paletach, to byłaby paleta inspirowana serialem i książką Leigh Bardugo, czyli Shadow and Bone, który możecie zobaczyć na Netflixie w tym roku. Niedługo rusza produkcja drugiego sezonu, także podejrzewam, że w przyszłym roku albo za dwa lata zobaczymy drugi sezon. Natomiast fajnie byłoby móc zobaczyć właśnie paletę inspirowaną właśnie tymi książkami i serialem, dlatego że jest fajnie przedstawiony ten świat, taki jakby carski, Rosji, trochę jakby fantazy, gdzie są przepiękne kefty, to są takie płaszcze, które są bardzo bogato zdobione, z przepięknymi haftami i tam jest cudna kolorystyka, bo znowu mamy odcienie takie bardziej intensywne, mamy błękit, mamy złoto, mamy taką piękną, głęboką czerń, przewija się też tam czerwień i znowu takie kolory bardziej zgaszone, kremowe, jakieś szarości, takie odcienie też znowu zimiste, także też fajnie byłoby taką paletę mieć, no i oczywiście w przepięknej takiej oprawie, może no właśnie nawiązującej do stroju bohaterów, właśnie do tych keft, które są naprawdę przepiękne. Jeżeli nie widzieliście tego serialu, to koniecznie zobaczcie, bo cieszą oko, a i sam świat wykreowany przez Leigh Bardugo wciąga i jest naprawdę niesamowity. Także fajnie byłoby też mieć taką paletę u siebie w kolekcji. What?
You never compliment anyone to their face. You like him. I słuchajcie, ostatnia baleta, o której marzę, co prawda była taka na rynku, a właściwie nawet były dwie, czyli paleta Beetlejuice'a. Słuchajcie, firma Melt Cosmetics zrobiła taką paletę limitowaną, inspirowaną właśnie tym filmem, gdzie była bardziej zielona i bardziej czarno, taka szara, i gdzie była druga taka bardziej czarno, szaro-czerwona, nawiązująca do postaci Lydii. Natomiast mi się nie udało niestety zdobyć palety Beetlejuice'a, tej zielonej, która bardzo mi się wizualnie podobała, chociaż bardziej podobała mi się z zewnątrz niż wewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o tą kolorystykę wewnątrz, to ja bym chciała, żeby moja paleta Beetlejuice'a była takim miksem jednego i drugiego. To znaczy, żeby były właśnie te odcienie zieleni, czerni, jakiejś szarości, takich odcieni właśnie bardziej zgniłej zieleni może, połączone właśnie z fioletem, z taką krwistą właśnie czerwienią, z też, no właśnie z tą czerwienią, która się kojarzy z Lydią, także to byłby taki fajny miks właśnie tych obu palet, które zrobił Melt, i stworzyć właśnie swoją paletę i oczywiście też w tej oprawie Beetlejuice'a. Beetlejuice? Yes, that's it! Name's Beetlejuice? Ah, you said it twice, just say it once more, come on. I powiem wam, że kto wie, czy właśnie w najbliższym czasie nie zrobię którejś z tych palet i po prostu pokażę wam, albo po prostu zrobimy ją razem na wizji i potem zrobimy jakiś makijaż. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym pomyśle i w ogóle co myślicie o tej serii właśnie tych palet, które no chcę zrobić dla was i wam pokazać, bo możecie oczywiście śledzić na Instagramie, natomiast fajnie byłoby tutaj rozstawić wszystkie te rzeczy i po prostu składać paletę na waszych oczach. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym, czy wam podoba się ten pomysł i czy chcecie oglądać takie właśnie palety inspirowane jakimiś filmami, serialami, książkami, muzyką może. Dajcie znać, co o tym myślicie. To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, za lajki, za subskrypcje, za komentarze i pamiętajcie, że jeżeli zasubskrybujecie, uderzcie w dzwoneczek tutaj na dole, dlatego że nie ominie was wtedy żadne powiadomienie, a my widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. Buziaki, dzięki wielkie za oglądanie, za aktywność i widzimy się niebawem. Mua! Pa, pa!